Dowiedziałeś się wcześniej o tym pojedynku, ale dzisiaj go oficjalnie ogłoszono. Jak nastrój, jak emocje w związku z tym? No cieszę się bardzo, bo wreszcie można się skupić na robocie, bo wiadomo, te dwa tygodnie, które już wcześniej wiedzieliśmy o tej walce, były trochę zakręcone, bo to, bo tamto, bo tam troszkę nerwów było, ale najważniejsze, że już walka jest i można się skupić na robocie. Właśnie jestem, na treningu się przebieram. A już sparingi rozpoczynasz? Planujesz, masz sparing partnerów pod Cytorę? Nie, w następnym tygodniu sparing partnerów mam. Ogólnie nie chcę za dużo mówić o tych wszystkich przygotowaniach, to pokażę wszystko 20 lipca. No dobra, a powiedz coś w takim razie o Cytorze. Bo chyba wszyscy dużo o nim wiedzą. Co ty o nim sądzisz? Jako twardy zawodnik, twardy wojownik i to tyle. I na tym zakończę. Dlaczego tak nie chcesz nic o nim mówić? Powiem, że mi nie potrzeba. Aha. To, co robię, przemawia tak głośno, że nie muszę tego mówić. Okay? Czyli chcesz po prostu pokazać w ringu, nie chcesz o tym mówić, tak? Yes, sir. Okej. Okay. A powiedz, jak z Romanem ci teraz pracuje, bo już macie za sobą ten super cały okres... Mega robota, plan, wszystko. Na razie skupmy się na walce. Dziękuję, pozdrawiam, idę trenować. Dobra, chwila, powiedz mi jeszcze tylko o główce na koniec coś. Nie mogę się doczekać tej walki w sobota. Mam nadzieję, że główka wyjdzie do tej walki, bo to, że jest przygotowany, to my wszystko wiemy, że wyjdzie z pustą głową i będzie wiedział, po co tam chodzi. Także jestem przekonany, kibicuję mu bardzo i czekam na tą walkę. Jedna z lepszych walk w Adze ostatnich. Romanu, czy leci na tą walkę bandażować Krzyszkowi ręce? Ty lecisz, czy szykujesz się na to? Nie, właśnie ja odpoczywam rozkminię, z którym pytałem, ale ja naprawdę mam treningi w sobotę, jeszcze dwa ciężkie i po prostu wolę po prostu skupić się, będę mu bardzo kibicował, ale ja też mam bardzo ważną walkę, nie najważniejszą dla mnie, jak dla każdego zawodnika jest najważniejsza, także ja się skupiam na sobie i na tym, żeby 20 lipca wyjść do ringu i wygrać walkę. To jest dla Ciebie taka walka o wszystko? Jeszcze powiedz na koniec? Wiesz co, każda walka jest o wszystko. Dziękuję, jestem przyjemny. Dobra, trzymaj się, hej. Hej.